Jesteśmy w raju. Wchodź, czekają na ciebie. A dokładnie gdzie? Partiatik! Live. Chałupa nie jest mała. Ty, znaczy się pan, to nigdzie nie idzie. Mamy rozkaz wpuścić Wiedźmina i nikogo więcej. Kurwisyn. Dobra, chcę grać ostro, będziemy grać ostro. Tylko bez awantur, bo zawołam posiłki. Nie trzeba. Przekaż Loredo, że zrozumiałem przesłanie. Bywaj, Rosz. Okej. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. Idziemy? Pytanie, jest tu co nakraść? Przejścia nie ma! Jak nie? Do komendanta? Zgadza się. Życzę powodzenia. Chyba jest w podłym humorze. Dlaczego? Historia na kiedy indziej i zdecydowanie gdzie indziej. To zapiszę. Po co żyć do dolary, złodzieju? Nie wiem. Zainwestuj w coś. Nie daj pieniądzom leżeć. Ty jesteś wreszcie. O kurde, bo prawie ukradłem niego. Była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak marketanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Znowu jest Leonardo. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny biały wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Luj, lecimy ostro? Nie twój interes. Nie mój interes, powiadasz? Tutaj wszystko to mój zakichany interes. Mogę ci pomóc, Geralt. Dam sobie radę. Cóż, każdy ma jakieś tajemnice. Tylko nigdy więcej nie podważaj mojego autorytetu. Co z Vernonem Roszem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Zabrałeś go. Wiesz, jaka sława go otacza? Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają, z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Kurde, nie chcę jemu pomagać. Śmieciowi. Wasze kłótnie to nie moja sprawa. Tak? Przecież zabijałeś elfy na wybrzeżu Flotsam. Zostaliśmy zaatakowani. Nie pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie! Więc przestań opowiadać bzdury. Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni. A tutaj trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. Do rzeczy, komendancie. Jesteś Wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona postaczków przed potworami. Co ty, on potrzebuje, dlatego tak gada. Chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Ja jesteś rasistą. Widzę, do czego zmierzasz. Jorvet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrustu. Jest gorszy, bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiejórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele.
Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu. Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Cairan zablokował nasz port i miasto traci przez to dochody. Zabij Cairana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorveta. Jestem Wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii. Nie wiem, nie chcę z nim współpracować, ale... To jest ważne jakieś? Czy ja odrzucę współpracę z tym brudasem? Nie chcę z nim współpracować, to jest pet. Pieprzę go. Przyszedłem, wysłuchałem tego, co chciałeś powiedzieć i mam dość. Nie pomożesz mi? Jesteś kutwa, Loredo. Życzę ci, żebyś kiedyś stanął twarzą w twarz z Jorvetem. Pożałujesz tych słów, obiecuję ci to, a teraz zejdź mi z oczu! Kurde, ty! Spokojnie. Muszę cię najpierw okraść. Zejdź mi z oczu. Nie masz tu już nic? Kurde. Wejście tylko za pozwoleniem komendanta. Zabieraj się stąd. To pieprzyć. Przejścia nie ma. To pieprzyć znowu. Wiewiórki chędożone. Ja tam bym wiedział, jak zrobić z nimi porządek. Gała mi się pieprzy, widzowie. Pomóżcie. Zrób, panie Mielisz Jęzore. Za bardzo się z nimi cackamy. Niedługo zabraknie żołnierzy w naszym garnizonie. Otóż to, po co się zastanawiać, który elf jest Skojatel? Wyrżnąć to kołtuństwo jak leci i będzie spokój. Katułka zamknięta. I wyrżniesz tylko baby i bachory. No i dobrze. Z bachorów wyrosną wiewiórki, a jak nie będzie bab, to i bachory się skończą. Przestańcie bredzić, bo sobie pójdę. No i tyle. Tak dobrze nie ubawił. A już ci. A znacie to? Raz mały elfik szedł ze drogą. Psia jego maść. Znamy to z zamki ryj, pijaku. Już. Tu się da coś kliknąć. Tu się da coś kliknąć. Widziałeś? Pójdę na skargę do swojej mamy. Psia jego maść. Pośpiewaliście? Gaszę wam ognisko. Bon do domu. Nie zapomnij swojego żelastwa. Wziąłem? Ty.
Co ty masz za zbroję? Kruka. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę... No i na co się gapisz? I co on na to? On jest jeszcze trzecia opcja. I widzę, jak ręka wędruje do noża. Chojrak! I co? Dostał między łopatki z kuszy. Ale trafiło na biedaka. Biedni zawsze się stawiają. Ja pierdziel. No i luń. Czekajcie, a my możemy w ogóle zlecenia już robić, czy trzeba dalej fabułę popchnąć? Masz pozdrowienia od komendanta Loredo, śmieć. O ty w dupę, co? No to dawaj. Jeden. Weź sobie do serca. No, co? Nigdy, przenigdy nie mów więcej takich rzeczy. Czemu się na mnie rzuciły te gówna? Dodam level. Nie, dobra, ty, komendant, to jest do zmiażdżenia. Szmaciarz pieprzony. Weźmy te HP może? O! Odblokowaliśmy wszystko! Dobra, jest tutaj riposta? No jest! Wiedźmin otrzymuje 200. O kurde, dystans podczas uników plus 100%. Giga OP. Giga OP. Dobra. To już chyba nie będziemy tamtych. Czemu ja tu nie mogę wybrać? A mogę! Tu się tym. Dobra. No dobra. A, dla sił na robotę starczyło. Czemu ty w gaciach na miasto idziesz, ty? A, kłaniam się. Z Cedriciem porozmawiać. Czekajcie, mapa. A gdzie on jest? Tu. Czekajcie, bo my w ogóle pobocznych misji, wydaje mi się, nie robimy. Czy robimy? To jest główna, Keiran. Kwestia ceny. Może zróbmy coś pobocznego, widzowie. A ile jest aktów, bo jesteśmy w pierwszym? Trzy tylko? Kurde, my zaraz grę skończymy. Milcz, kobieto! Ty, dobrze zrobiłem, że odrzuciłem tego komendanta? No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Nie, on irytował jak mnie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? Śmieszny był, ale... No, nie narzekam. Parszywy. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nie mi trężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj, dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Panowie. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. Zapraszam, gównojady. Odmieńczo!
Ardzik. Nie bójcie się! Mam żółwi kamień! Uch! Żółwi kamień? Masz. Nie wstawaj, śmieciu. No. Tanki był, no. List gończy. Pierdziele, popieprzy mnie. Czemu on to zdejmuje? Ogłasza się Geralt z Rivii. Za jego ujęcie przysługuje sowita nagroda. Okej. Okay. Nie napisali ile. Tak to bym pomyślał, czy się oddać w ręce. I zarobić i tak. Czekajcie, tu jest gdzieś chata z chłopem, co się gra w kości. Nie widzę gdzie. Na górze? Nie. Ten chłop się chyba przemieszcza. Odpuść sobie. Chłop chyba chodzi sobie. To jest on, ten? Ty. Cóż cię do mnie sprowadza, biały wilku? Rozgość się, czuj się jak u siebie w domu. My się znamy? Wiele o tobie słyszałem. Właściwie czytałem. W listach od riwijskiej diaspory. Aha. Miło cię poznać. Einar Gausel. Zarabiam na życie handlując starociami. Zajmuję się też sprawami wspólnoty nieludzi. Po pierwsze. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Gramy, gramy. Niestety nic tu nie idzie zarobić na tym, ale... Quest na kości to quest na kości. Co on ma? O ja pierdziele, nie mamy szans. Ja chcę się odegrać. Pozwolisz, że rzucę okiem na twoje książki? A proszę bardzo. Chciałbym... To gra... Gramy. A tu się za takie grosze gra. Nie ma tego dreszczyku, wiesz o co mi chodzi. Tak jak w jedynce. Tyle razy się tam wyzerowałem. O! Czekaj. O, mieliśmy trój. Kurde, mieliśmy fula. Ja pierdolę. Pieniądze dla mnie. Masz! Więcej z tobą nie gram. A kto chciałby? Żegota jest najlepszy. Co? Zobaczymy. Co? Pozwolisz, że rzucę. A, pro... Nisko spięty kucyk, włosy rozpuszczone. Warkoczyk z tyłu głowy. Koński ogon. Dobra, pieprza. Pozwolisz. Nie obcinamy się. Książki, tylko to nic rozumiem. Nie daje, tak? Tyle, że sobie możesz poczytać i się cieszyć. Książka, okej, okay, granie. Daje coś? Co? Pozwolisz. A, proszę. Nie da się na łyso? Nie. Książki we flotce? To chyba nie jest dochodowy interes, co? He! Przewija się tędy wielu cudzoziemców.
Czasami kupują księgi, czasami coś sprzedają. Pani Sheila, detalka, żeby daleko nie szukać, zrobiła wczoraj zakupy na kwotę równą moim rocznym obrotom. Kupiła coś ciekawego? De Vermis Mysteries, traktaty egzeterskie, kompletne wydanie oraz pewien bardzo drogi tytuł, który pominę milczeniem. Nadmienię, bo hojność trzeba chwalić, że złożyła przy tym datek na wspólnotę, konkretnie na fundusz wdów i sierot. Nie ludzie we Flotsam są zorganizowani? Nie są. W miarę możliwości pomagamy sobie. Moją rolą jest głównie zbieranie podatków i przekazywanie rozporządzeń komendanta. Idealny cel dla Jorbeta. Nie mylisz się. Byłem przez niego wielokrotnie ostrzegany. Wielokrotnie też tłumaczyłem potrzebę istnienia mojej funkcji. Jedno i drugie na próżno. Jakoś nie potrafimy się nawzajem przekonać. Cóż, on jest od miecza, ja od pióra. Stąd pewnie różnica zdań. Widzisz, kiedyś nie było tak ciężko. Wszystko popsuło się, gdy zniknęło kilka elfich dziewczyn. Przestaliśmy ufać ludziom, niewiórkom. Oni przestali ufać nam. Znalazły się te dziewczyny? Nie, sądzę, że zabiły je Nekery. Pamiętam Modil o białych dłoniach. Ona i jej chłopak tworzyli piękną parę. Bywaj! A tu nie ma głupstwa, dialogu. Wszystko głupstwa! A nic takiego. Mam w dupie cech! Do mafii nie wstąpię! A broń robię lepszą, więc cen nie zmienię! Szkoda. Radzę przemyśleć stanowisko. Cech chroni, pomaga, a wypadki przecież się zdarzają. Pożar w kuźni to częsta rzecz, a ze złamaną ręką dobrą broń trudno wykuć. Co? Co jest? Grozisz mi gnoju? Wynoś się stąd i nie wracaj, bo ja... Hej. Co jest? Ulał cię, nie dał ci dokończyć. Majster! Zobacz, kto nas zaszczycił! Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Pary, dwie. Ale niezłe nawet. Tu i to idzie ugrać. Dzięki Machoń za 30 lat. Kryzys wieku średniego, 30 lat. Życie zaczyna się po setce, nie? To w czym możemy pomóc? Nie chodzi o małpkę. Co on ma? Czekajcie, ulepszenia do zbroi, drogie, to jest pytanie? Że weźmy te dwa sobie do kruka. Co tu jest? Schematy na itemy. Ty, tu są sety? Pancerz, buty, rękawice, spodnie. Ej, tu za seta są jakieś bonusy? Aha, on ma święto kratcy. Secik. O kurde, ale mocny. Ej, ale on ma rękawice, odporność. Max udźwig, okej. Ja muszę mieć build pod Glass Cannon, widzowie. Ty, ale fajny ten secik. Fajny secik. Możemy zrobić nic. Ej, co to wymaga, bo ja nawet nie widzę. A, bo to niżej jest chyba, co wymaga, tak?
Ruda. Utwardzana skóra, klot drewna. Aha. Ty, podoba mi się to, że się seci robi. Zrobimy se seci. Mamy w ogóle dużo itemów na ten start, z tego co widzę. Jeszcze mamy w tym. Bo utwardzana skóra nie mamy. Ale u niego dużo wymagań, ale on ma coś na sercu, prawda? No dobra, fajna to jest ta mechanika z robieniem. To nie wiem, czy jest jakaś receptura na utwardzaną skórę na przykład, albo coś takiego? Ty! Te się da robić? O kurde, zarobiście! Czekaj, które to było? To i trzy takie w miecz. Widzowie, a pytanie mam, czy tą utwardzoną skórę i tak dalej to się robi, czy zdobywa? Aha, sety są tylko na mroczne, okej, spoko. Robi i zdobywa, okej, to muszę zdobyć schemat na to. Nie wiem, czy kupować teraz schemat na tego świętokradcę już, czy nie. Czy to zdążymy? Chyba zdążymy. Niewielki czarodzieju. Deszcz na zbawę. Tylko spokojnie! To w czym... Ale powiem wam, że... Nie podoba mi się w porównaniu do jedynki, że za bardzo się nie gada z NPC-tami i nie ma od nich questów. Przynajmniej do tej pory. Wszyscy NPC-ci mają handel, kości i luj. A reszta się albo nie chce, nie da gadać, albo nic. W jedynce było chyba więcej takich małych aktywności. Wiesz, o co mi chodzi? Dobra, dokończę tylko tego questa z kośćmi i tego. Jutro dalej. I co tam u was słychać? Witaj. Chcę rzucić okiem na twoje towary. Witam. Fioravanti jestem, kupiec. Przepraszam za wścibstwo, ale nie zlecono ci, aby zabicia Kejrana? Mam dosyć tego miejsca i rad byłbym usłyszeć, że blokada skończyła się. Loredo wypuści handlarzy, gdy będzie mu to na rękę. Najwidoczniej jesteście mu do czegoś potrzebni. Co to ma być, psia krew? Międzynarodowe targi sobie urządza? Jestem poddanym króla Demavenda i powiadam ci... Demavend nie żyje. Oh. Teraz, jeśli pozwolisz, przejdźmy do interesów. XPP moment, iluj. Czajka. A, on ma napoty. A, mam, etystowy pił, to było do czegoś tam. Diamentowy chyba też. Skóra, o! O! Luj, wezmę. Skórka. Weźmy. Skórka. Skórka. Sukno. Dobra, na tyle na razie. 6 stóp jeszcze. Książka o kapliczce lata, która ulepsza znak Quen. Oren 1, biorę. Nie wiem, o co chodzi. Za Zeta mi to sprzedał, więc... Nie no, popieprzy mnie. No nie rozbieraj się, Geralt, ciągle. Dzień letniego przesilenia rozpoczyna w elfim kalendarzu słonecznym, pierwszy miesiąc lata, tam w bliskości kapliczy uliczne są czary chroniące. To daje questa, czy jak chodzę? Znajdujesz życie na wsi, warto było wychodzić za mąż, za...
Dobra, tu po prostu chyba muszę przestawić się na zupełnie inne coś niż Wiedźminie 1, bo ja cały czas, wiesz, chcę wszystko klikać, czytać i tak dalej. A tutaj te wszystkie rzeczy nic nie dają, a w Wieśku 1 to dosłownie kamień podniosłeś z ziemi i coś dawał. Co jest? Co jest? Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Boli? Boli cię to? Kiedy spotkaliśmy Shilę, zbladłaś. Wydawało ci się. Za dobrze cię znam. Shila to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, to żeby się jej bać. Kropki. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. Jasper, aktywacja. No to chodźmy do niego. Nie. Jest na platformie obserwacyjnej. Pieprze cię, nie idę z tobą nigdzie. Czy ty to rozumiesz? Odpieprz się już. Czekaj, ja nie mogę. No jesteśmy obok tego questa, zróbmy go. Znaczy nie Cedrica. Karciarza. A wy co? A myślałem, że ptak mi usrał. Mój kapelusz! Witam. Witam. O, piesek się cieszy. Mój kapelusz! Dobra, zróbmy to i starczy. Na dziś. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i garbarz sroce spod ogona nie wypadł. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże. A i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Zresztą strach teraz między drzewa wchodzić. Co się porobiło z potworami? Widać, w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walcząc z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. Dobra, najpierw gramy. Chciałbym zagrać w kości. To gramy? Tylko pytanie, co on mi może zrobić? Jeszcze nie klikałem tej opcji. Co mamy? Parę? Dwie pary, git. O kurde, no nie ko... Nie. O, dobry jesteś. Masz swoje pieniądze. Słyszałem, że handlujesz pułapkami. Owszem, i nie tylko. Wolałbym coś innego niż pieniądze. Dobrze, wybieraj. Schemat pułapki wybuchowej, schemat szczęk, pułapki zamrażającej. Co to są szczęki? To jest pułapka taka na niedźwiedzie? Czy coś takiego? Jak kasa? 20 golda od niego brał? Przydałby się schemat pułapki z nitroglicerolem. Więcej warto. Za co? Żeby nie było co zbierać, jak ktoś wlezie. A, schemat pierdutnika. Proszę. Co to jest? Aha, on robi te rzeczy. Nie. On robi wszystko. Aha, czyli tu też nie ma podziału na kowali i innych. Po prostu się dyma wszystko u losowego NPC-ta. O kurde, ametystowe ulepszenia. Dość tanie to jest do zrobienia.
O, diamentowe fajne. O kurde, diamentowe zarąbiste. Ile to? Luj, wezmę. Na potem będzie. No dobra. Diamentowe OP. Dobranoc. Trzymaj się, widzu Nikiel. Ja już też kończę. Dobra, gramy. Gramy. Czyli tak, z ptaszkiem questy to wykonane, ta? A jak jest taka tarczka, to jest główny quest, a bez tarczki poboczny, rozumiem. To poróbmy poboczne trochę, bo ostatnio nic pobocznych nie robiliśmy. Na razie git działa. Najwyżej przetestuję jeszcze tamten. Aha, ja mam wracać. Grasz na podzie to w ogóle Pepega? Mogę zapytać. Co ty pieprzysz? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Dzięki. Karojek zdał na Golibordę 5 zł. Siema, dodasz? Turbo ważne. To no nie widać, nie? Fajny pomysł, ale niestety. To emotka. Wiedźmin? Zgadza się. To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem. Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę. Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka. Ludzie uzależniają się od tego. Tracą zmysły, jak po fistechu. Co musisz ty, baba, koniecznie gadasz? Doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli prawda, go zamkniesz, mieszkańcy Flotsam dobrze ci zapłacą. Porozmawiam z handlarzem. Co? Fajna ta kurtka, nie? A właśnie, czekajcie, przetestujmy jeszcze tą nową. Ona jest niby lepsza, niby gorsza. A, bo ona ma jeden slocik tylko. Taka. Tamta lepsza ze skina. Witam w moim skromnym sklepie. Ech, Blights of Pin. Czym handlujesz? A, to jest ten quest typu rączka. Znaczy się do świstak. Do odświeżenia. Jak tam, Blaglu? Już po pracy dziś? Czego tylko dusza zapragnie. Czekaj, ja mogę to kupić? A, to moje. Czekaj. Kurde, nie pamiętam, co ja miałem kupić od niego. Aha, bo ja muszę z nim pogadać. Od 5:30? Ja pierdziele, ty to klasik widzę. Klasik lagu. Witam w moim skromnym sklepie. Coś zakrywa, zaraz ogarnę dungeon, ok? Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za receptury twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał. Ale receptury nie zdradzę nikomu. To jak? Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Nie, no w dupę, to nie wyjdzie, tamten coś wyczuje. Policzę teraz do 5. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na plecach. 1, 2. Chwila, może się jednak dogadamy. 3. Ez. Dobrze, poczekaj. Już ci daję. Dawaj. Zadowolony?
Tak. Czekaj, zobaczę coś widzka do... Aha, rzeczywiście widzu, masz rację. Dzięki, dzięki widzu, dzięki. No dobra. Aha, jeszcze ten drugi quest. Kurde, myślę... Nie spieprzę? Na luj, gadajmy od razu. Siema, Sang. Witam w moim skromnym sklepie. Witam, witam. Podobno jedno z twoich kadzideł to silny narkotyk. Narkotyk? U mnie? Większej bzdury nie słyszałem. Pewna dama mówiła, że działa zupełnie jak fistech. Może dla tej damy wszystko działa zupełnie jak fistech. W takim razie skąd ta nagła popularność kadzidła? Ma piękny zapach? A żebyś wiedział, pracowałem nad nim bardzo długo, a składniki kosztowały mnie fortunę. Stąd ten efekt. To jest zastraszenia? Pytanie. Czy jak go zastraszę, to wybiorę jakby stronę tych bab, tak? A wierzę ci to jego stronę, to jest wybór? Czy nie? Tak. Aluj. Wierzę ci. I co, babo? Widzę, żeś sklepu nie zlikwidował. Przez ciebie ludzie uzależniają się od tego świństwa. Nikt nikogo nie zmusza do kupowania kadzideł. Wolność! Ciekawe, czy byś tak mówił, gdyby twoje dziecko zaczęło to wąchać. Wynoś się stąd! Ty masz sama mordę, jakbyś krak waliła codziennie, szmato stara. Wypieprzaj. Pieprzyć cię. Rzeczywiście, widz wczoraj mi dał info, że zielone kropki na mapie to NPC-ty z questem. Żebym nie biegał po wszystkich NPC-tach, to prawda. Nurtuje mnie pewne pytanie. Co taki wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzybki? Kaszę? Czemu kaszę? Przecież to człowiek jak i my. Poci się, krwawi, więc pewnie i kaszę wpierdala. Kasze. Hej, wiedźminie! Geralt z Rivi, to ale wy, wysoki ty. A kto pyta? Dzięki wielkie za to, coś zrobił na podgrodziu zamku Lavaletów. Uratowałeś naszą rodzinę. Przyjmij ten drobny dar. No dobra. Dziękuję. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Co dał? Gdzie tu się item wyświetla, co dostałem? Bo zaraz oszaleję. A ty co? Wiedźmin Geralt, zwany Białym Wilkiem. Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Talar cię przysyła? Ano, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. Wiernie cytując, słuchaj się, kurwa, we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. Co? Uratowałem raz Foltesta, co ty pieprzysz? Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. Mówiłeś, że masz wiadomo... Wiernie cytuję... A to było. Nie wiem, pozdrów to pozdrow. Dwa razy to samo. Pozdrów Talara, czyli mam słuchać Rosza. Jak na razie to nie mam nic z questów od niego, więc... Nie idzie mi to najlepiej. Tędy? Pozdrowisz Coca-Cola? Pozdrawiam Coca-Cola, oczywiście.
Siema, spóźniłem się po pracy. Pozdrawiam. Witam. Ale dopiero włączyłem Wiedźmina. Także jesteś idealnie, widzu. A, to na dole chyba był ten chłop, tak? Co to było? Oho! Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Witam. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Jasne, pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. Nie, nie! Jak razem i będzie czekał? Chłop mnie w dupę wydymał. O, tam jest NPC. Mogę Ardem zepchnąć strażnika do wody? I go zabić? Pokiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany? No. Ludzie! Mutant mnie nagabuje! To. Ten bigos chyba ma już dosyć. Milcz, kobieto, gdy artysta tworzy. No zamieszaj chociaż. Ja nie mieszam. Ja zmagam się z tworzywem. Co jest w dupa? Jak na razie Padzik działa lepiej niż wczoraj, ale zobaczymy, jak dalej będzie. Rzeczywiście to była mała wada tylko. Zielone kółko to co? Bo niebieskie to coś tam, zielone to... Aha, zielone to quest. Tak? Niebieskie to... Handlarz? Do czasu? No ta, no. Dzięki Żydzik za 10 lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co to jest? Baczność? Potwory. Jak potwory? Dzięki Urban za 10 lat. Nie no, przyjemnie, jeżeli chodzi o wygląd tego wieśka. Taki styl artystyczny ma. Bo jedynka to była po prostu... dość brzydka. A tutaj jest taki styl, nie? Nie starzeje się to za bardzo. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić. Pierwszy raz, tak. Nie było mowy o zawiązywaniu oczu. Ja lubię widzieć. Wybacz, ale bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Jeśli się nie zgodzisz, to dawaj recepturę. Umowę. Ty no. Nie mam, dałem. Zgucia? Aloj. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Się mnie nie wydymał. Moja pracownia jest tuż, tuż. Prawie jesteśmy. Gruby, teraz! O ty siłę, ciuno! Ja pierdzielę. Wszystkich was zabiję. Wszystkich.
Ja pierdzielę. Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blenheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blenheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. Aha, czyli ja tu mogę oszukać go tamtą recepturą. Wspaniale. I teraz bym mnie wydymał. Cóż to będzie za interes? Okej, czyli to miało znaczenie. Kłamstwo ma krótkie nogi. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę ci ufać. Oto twoja nagroda, w pełni na nią zasłużyłeś. Moi pracownicy cię odprowadzą. Proszę, zasłoń oczy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zechcesz z nami współpracować w przyszłości. Jeden fałszywy ruch i będziesz zatrudniał nowych pracowników. Ty, czyli good ending. O, w dupę, czyli widzisz, tamten mi chciał dać fałszywą recepturę, bo myślał, że ten petek się nabierze. A ja jej nie wziąłem, wziąłem prawdziwą. No dobrze. Bardzo dobrze wyszło. Dobra, miecz srebrny ten i stalowy ten. Fajnie te miecze wyglądają w tej części. Dużo lepiej niż ten X z jedynki. A walka według was lepsza w dwójce czy w trójce? Będzie upgrade, czy będzie taka sama? Trójka, dwójka. Dobra. Czyli w trójce. Dobra, czekajcie. To może jeszcze jakąś poboczną. Odszukaj i wyzwij na pojedynek Bartosza Szkuta. Nie pamiętam, co on chciał. To na pięści chyba jakiś chłop. No to idziemy. Coś tu jest. Tu elfy są w ogóle. Ale coś tu na mapce jest. Tylko nie wiem co. Czuj duch. Co ty powiedziałeś? Coś tu na mapce jest, ale nie wiem co to jest. Czuj duch. Czuj duch. Mój kapelusz. A myślałem, że ptaki. Mój kapelusz. Aha, na drzewie chłop. Ktoś wie, gdzie on jest? O co chodzi? Chcę go spytać, czy las jest bezpieczny. A skąd mi wiedzieć, czy aby na pewno tego chce ta? Wiadomo, żeście rasisty i w ogóle. Słyszałem, że w tej wiosce jest ktoś, kto się zna na potworach. Powinieneś pogadać z Cedrikiem. Gdzie go znajdę? Na wieży, przy wyjściu ze wioski. Dziękuję. Nam od razu powiedziała. Tu jest ten Bartosz gdzieś. Na mapie widzę. Nie pamiętam, czy on się chciał bić, czy... Co? To on? To na jest. Zmianę pogody mnie... Czego chcesz? Mówią, że nikt nie pokonał cię na rękę. A na rękę. Ano. Czas to zmienić. Nie jeden próbował i gówno mu wyszło. To co? Idziemy? Ta. Dobra, chodź ze mną. Ale teraz, bo potem nie Geralt będę miał czasu. Dobra. No dobra. Zacina jak pijany cyrulik. Kurde, te niewidzialne ściany tutaj obok wszystkiego. Gotowy? Możemy zaczynać. O kurde, ty zostawa. Zacina jak pijany cyrulik. To na
zmiana pogody mnie tak w krzyżu łupało. Zacina jak pijany cyrulik. Silnyś jak Buchaj. Masz swoje ręce. Buchaj, co to znaczy? Kiedyś bawiła u nas kompania najemników pod wodzą Adama Pangrata. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadzie. Ale ma chłop krzepę nieludzką. Rozłożył mnie jak niemowlę. Jak go gdzie spotkasz, powiedz, że szkutnik pije jego zdrowie. W porządku. Nie ma mocnych we Flotsam na Gerwanda. Tu jest zielona kropka, czyli oznacza, że wykonany quest, tak? Tylko nie ogarniam tych ikonek, ale tam jest handlarz, co podejdę. Ależ mnie w plecach, chłopie! Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!